Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku Dolly Gaming News, a dzisiaj na sam początek mam dla Was prezentację nowej mapy w trybie wieloosobowym dla Battlefield 1. Od 13 grudnia posiadacze Battlefielda 1 w wersji premium oraz osoby, które zakupiły grę przedpremierowo, mają dostęp do nowej mapy o nazwie Upadek Kolosa. Nawiązuje ona do bitwy pomiędzy Wielką Brytanią a Niemcami z 1918 roku we Francji. Mapa ta wydaje się być dość zbalansowana. Gracze znajdą na niej strefy, gdzie przewagę ma każdy styl walki, na krótki i długi dystans lub z użyciem czołgów. Wraz z nową zawartością otrzymamy również taką broń jak kuszę, uwaga, strzelającą granatami, czy nowy tryb gry, w którym gracze walczą ze sobą tylko za pomocą podstawowych karabinów. Nie mogło zabraknąć opcji obserwowania meczu bez brania w nim udziału z widoku pierwszej czy trzeciej osoby, lotu ptaka oraz wolnej kamery. Osoby, które lubią montować ciekawe ujęcia z Battlefielda, będą miały teraz spore pole do popisu. Upadek Kolosa będzie dostępny dla wszystkich graczy już 20 grudnia. Jak dobrze wiecie, Xbox One oferuje swoim użytkownikom opcję wstecznej kompatybilności. Czyli na nowej konsoli możecie grać w stare gry. Usługa ta ma już rok i cieszy się sporą popularnością, co potwierdza tweet prezesa Xboxa. Obecnie dostępnych jest ponad 300 tytułów i niemal 50% użytkowników Xboxa One korzysta z tej funkcjonalności konsoli. Kolejne tytuły są sukcesywnie dodawane do tej oferty, a sam prezes wspomina, że chciałby mieć czas na to, by opracować takie rozwiązanie dla gier z pierwszego Xboxa. Z racji małego jubileuszu Microsoft oferuje użytkownikom jedną darmową grę, jaką jest JRPG Lost Odyssey. Macie czas, by dodać ją do swojej biblioteki do końca roku. Na ustach Doty jest teraz tylko jedno, najnowsza aktualizacja o numerze 7.0. I nie jest to standardowy patch, bo zmieni naprawdę masę, ogrom, wiele rzeczy. O jednej nowości wiedzieliśmy już dawno. Do grona bohaterów dołącza Monkey King, który zapowiedziany był jeszcze w sierpniu. Wraz z jego debiutem otrzymał on swoją arkanę, czyli specjalną skórkę o wartości $35. Przejdźmy teraz do bardziej inwazyjnych zmian. Na pierwszy ogień idzie sama mapa. Oprócz ułożenia Roshana dodano nowe przejścia, dodatkowe miejsce na neutralne klipy czy dwie pozycje run. Pożegnajmy stary HUD. Teraz jest on bardziej minimalistyczny i odsłania większą część ekranu. Sam ekran wyboru postaci ma również nowy styl graficzny, dodatkowo gracze mają teraz 30-sekundową fazę planowania, aby dogadać się odnośnie tego, kto idzie na jaką linię. Sporym zaskoczeniem było wdrożenie zmiany, jaką są talenty. Po zdobyciu określonego poziomu postaci możemy wybrać jedną z dwóch pasywnych cech, które w mniejszym lub większym stopniu pomogą w rozgrywce. Może być to skrócenie czasu respawnu, dodatkowe obrażenia czy zmniejszony cooldown czarów. A Wam jak podobają się te zmiany? Myślicie, że teraz Dota 2 będzie bardziej user-friendly? Premiera gry The Walking Dead A New Frontier będzie miała miejsce już 20 grudnia. Z tej okazji Telltale Games opublikował premierowy zwiastun tej produkcji. A wiecie o tym, że właśnie 20 grudnia dostaniemy dwa epizody The Walking Dead? Oba noszą tą samą nazwę, Ties That Bind. Ze względu na to, że pierwotny plan na tylko jeden odcinek zbytnio się rozrósł. I wcale mnie to nie martwi, wręcz przeciwnie. W tym filmie nie zabraknie zaskoczeń. Domyślacie się, kim może być dziecko, które niesie na plecach Clementine w jednej ze scen? Lub czujecie podobieństwo sceny z Jezusem i Neganem z serialu? Podczas gali The Game Awards zobaczyliśmy jeszcze inny materiał wideo, który pokazuje historię głównej postaci, jaką jest Javier, a dokładniej pierwsze starcie jego i całej rodziny z wirusem. Studio CD Projekt Red to nie tylko ukochana przez graczy seria o Wiedźminie. Minęły już prawie 4 lata od zapowiedzi Cyberpunk 2077. W ciągu ostatniego czasu nie dowiedzieliśmy się o tej produkcji zbyt wiele, bo sam projekt jest dość tajemniczy. Niemniej jednak powoli otrzymujemy coraz więcej informacji. W poniedziałek ze strony szwedzkiego sklepu poznaliśmy prawdopodobną datę premiery Cyberpunka. 30 września 2017 roku. Po upływie kilku dni data ta nie została zmieniona, ale czy możemy ją traktować jako taką, wiecie, prawdziwą, oficjalną? Redzi nie zabrali głosu w tej sprawie. Ciekawostką jest to, że polski rząd przeznaczy ponad 100 milionów złotych na wspieranie produkcji polskich gier. Twórcy Cyberpunka otrzymują wsparcie finansowe w postaci prawie 28 milionów złotych, czyli jest to największa część tego całego budżetu. Sądzicie, że faktycznie będziemy mogli zagrać Cyberpunka w przyszłym roku? Ja jestem bardzo ciekawa tej produkcji.
To była Wasza piątka najciekawszych newsów zmienionego tygodnia. Pamiętajcie, że niezależnie czy jesteście nowymi czy starymi widzami, zobaczcie, czy w swoich subskrypcjach dalej widnieje Morel TV, ponieważ YouTube ostatnio w dosyć randomowy sposób je usuwa. Także zostawcie subskrypcję i też pamiętajcie o kliknięciu takiego specjalnego dzwoneczka, który znajduje się obok, ponieważ tylko dzięki temu będziecie wiedzieli, kiedy wrzucamy na nasz kanał nowy materiał. Do zobaczenia w kolejny piątek w nowym odcinku Daily Gaming News. Cześć!